Szanowni Państwo, jak już Pan Rektor zaczął wspomnieć, Forum Literatury Opolskie, Polskie Forum Literatury już na trwałe wpisało się w kalendarz imprez nie tylko bibliotecznych, ale całego regionu, myślę, na pewno miasta. Tegoroczna forma odbyła się pod hasłem Różnorodność polskiej literatury. Stąd taki przekrój gatunków literackich, które dzisiaj się pojawią, to i komiks, literatura science fiction, i poezja, i piosenka. Więc mamy rzeczywiście bogactwo gatunków niesłychane. A dziś będziemy mówić między innymi o tym, co wyróżnia dany gatunek na tle literatury w ogóle, a także o funkcjonowaniu twórcy w regionie, poza nim, za granicą, w Polsce, jakie są podobieństwa, różnice w odbiorze sztuki tu, a tam, mówiąc ogólnie. O to będę pytał dzisiejszych uczestników, jaki jest odbiór przez czytelnika i twórczości. Przy okazji rozmowy z każdym z dzisiejszych uczestników będę Państwu mówił kilka słów więcej o danym twórcy. Teraz w telegraficznym skrócie przedstawię uczestników. Pan Jakub Ćwiek, pisarz, który miksuje różne podgatunki fantastyki z mediami innymi niż literatura. Tak powstał filmowo-serialowy Kłamca, ukazujący kult gwiazd jako nową mitologię, Rokowy deszcz, będący komiksem zaserwowanym w postaci prozy, tworzący wizerunek polskiego superbohatera, czy Chłopcy, którzy nawet z najwygodniejszego fotela zabierają czytelnika na pustą drogę ciągnącą się aż po horyzont. Łącznie 16 tytułów. A gdy książki trafią już do wydawnictwa, pan Jakub preleguje, podróżuje po świecie, grywa na gitarze, pisze teksty piosenek, także scenariusze i felietony. Pan Artur Klose, rysownik, ilustrator, twórca komiksów, filmów animowanych, dla Opolszczyzny zrealizował dwujęzyczną serię komiksową, wykonał też komiksy dla Federalnego Ministerstwa Zdrowia w Berlinie. Prowadzi autorskie warsztaty językowe, jest jurorem w wielu międzynarodowych konkursach filmów animowanych i komiksów. Także widać, że tutaj gatunki się troszeczkę zazębiają, czy twórcy sięgają po różne gatunki, nie tylko jeden rodzaj. Pan Janusz Orlikowski, poeta, eseista, zajmuje się również krytyką literacką. Autor 10 tomów poetyckich, 3 zbiorów esejów i szkiców literackich. Stale współpracuje z ogólnopolskim miesięcznikiem literackim Akant oraz Gazetą Kulturalną. Jest członkiem krakowskiego oddziału Związku Literatów Polskich. Pan Jarosław Wasik, piosenkarz i autor tekstów. Jego autorski utwór Nastroje przez wiele tygodni gościł w pierwszej dziesiątce radiowo-telewizyjnego plebiscytu Muzyczna Jedynka. Wydał 4 płyty: Nastroje, Zielony z Niebieskim, Fabryka Nastrojów i Nie dotykaj. Jest członkiem Rady Artystycznej Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie, a od czerwca 2013 roku pełni funkcję dyrektora Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Myślę sobie i w taki sposób zazwyczaj się przedstawiam. 2 dni temu były takie książki i tam zapytano mnie tak zupełnie z nienacka, co myślę o samym sobie w jednym krótkim słowie, kim jestem. Czy niestety nie oszukiwałem troszeczkę, nie znalazłem jednego słowa, natomiast znalazłem 2. I to jest kolekcjoner przygód. I gdyby podmienić się gdzieś na mój zawód, byłby to kolekcjoner opowieści, czyli przygód nie swoich. I myślę sobie, że to jest jak ten kluczowy element, który gdzieś mnie pcha do przodu, który buduje całą gdzieś moją rzeczywistość i całą moją zawodową karierę. To jest to poszukiwanie przygód, przekładanie ich na dowolną opowieść w dowolnym medium, tym medium, które najbardziej do danej historii i opowieści pasuje, i prezentowanie jej szeroko rozumianemu odbiorcy kultury masowej. I tym się zajmuję, szczęśliwie już od 10 lat, co jakby wskazuje, że tę drogę wybrałem całkiem sensownie, jak dla mnie. Opowieści, wszystkie historie, które tam opowiadane są, wydają się być dość mocno osadzone w rzeczywistości dotyczące realiów i rzeczywistości właśnie. Skąd w takim razie science fiction? Fantastyka ogólnie, ja wychodzę z takiego założenia i wydaje mi się, że to jest najistotniejsze. Fantastyka jest zawsze osadzona w rzeczywistości. Dlatego, że fantastyka porządkuje rzeczywistość. Fantastyka odbiera nam tą swobodę opowiadania historii w sposób, nie wiem, bardziej chaotyczny, ponieważ tak się wydarzyło. Jeżeli opowiadamy czyjąś historię w sposób, znaczy opowiadamy czyjąś historię rzeczywistą, w jaki sposób ona się
ona się poczyła. Możemy sobie pozwolić na pewno, to tak było, jest to niewiarygodne, jest to niezgodne z pewnymi zasadami, no ale rzeczywiście tak było, bo akurat przypadek tak się poskładał. Fantastyka wymaga od nas odpowiadania na troszeczkę inne pytanie. Nie jak się coś potoczyło, tylko jeżeli coś się potoczy, jeżeli coś nastąpi, jeżeli pojawi się jakiś przemian, to jak to na nas wpłynie? Fantastyka nie zastanawia się, czy może istnieć teleportacja w przyszłości. Fantastyka zakłada, że może. Wtedy mówi, okej, ale jeżeli ją wynajdziemy, bo teraz bardzo mocno nad tym pracujemy, to w jaki sposób zmieni się całe społeczeństwo? Jak wpłynie na nas to, że nagle zmieni się zupełnie koncepcja komunikacji? A jak wpłynie to na przeciętnego człowieka? Jak wpłynie to na przestępczość? Jak się zmieni prawo? I tak dalej. I w tej nowej rzeczywistości, którą właśnie wykreowano, osadza człowieka i pokazuje jeszcze raz tego zwykłego człowieka, rozumianego tak, jak rozumiemy go dzisiaj, bo inaczej tego człowieka pojąć nie możemy. I próbujemy go znaleźć od innej strony, jak my się zachowamy. Proszę, panie aktorze, co to jest takiego komiks? Bo to się wydaje, że takie proste, rysuje się rysunki właśnie, do tego się dodaje dymki i już to jest, prawda, dla dzieci taka bajka. A to wcale nie do końca tak chyba jest, prawda? Ja tak naprawdę nie jestem teoretykiem sztuki. Komiks znam to jako definicję w języku niemieckim, to jest inne. Erzählform, czyli forma literatury, tak? Forma, którą można przekazywać, która się składa z rysunków i tekstów, które razem wspólnie tworzą historię. Jeden rysunek z tekstem nie jest jeszcze komiksem. Musi to być. Można to z filmem porównać. W filmie widzimy obrazki, z filmem i komiks są bardzo ze sobą związane. Erzählformem, tak powiem, nie znam tego słowa. W filmie widzimy obrazki jedno za drugim, nie możemy tej historii, nie możemy ich widzieć obok siebie. W komiksie obrazki są obok siebie, tworzą historię, możemy podróżować w czasie. Komiks jest czym, czym ja się zajmuję, tak na to wygląda, ale w tej chwili właśnie, w tej chwili stwierdziłem, że tak ja naprawdę nie zajmuję się głównie komiksem, a głównie zajmuję się chyba interakcją między ludźmi, to jest moja głowa. Tak naprawdę to tych komiksów nie stworzyłem zbyt wiele. Główną moją pracą, no oprócz takiego super dobrze zapłaconego komiksu z Ministerstwa Zdrowia z Berlina, który dla całych Niemiec został wykonany, no to najważniejszą rzeczą są tajemnice opolszczyzny, które no, robią w różnych państwach ogromną, no mogę powiedzieć, furorę. Zwracane zostaje na mojej tajemnicy opolszczyzny w różnych dziwnych państwach. Nie wiem, jak to się dzieje, ale się tak dzieje. Czyli to nie jest tak, że komiksy to są po prostu bajki dla dzieci? Wcale nie. No mamy pornograficzne komiksy, które na pewno nie są bajkami. Mamy komiksy, jest o wybuchu... Ale pomarzyć można. O wybuchu bomby atomowej w Hiroshimie, Kei Nakazawa, człowiek, który tak naprawdę przeplata komik i prawdziwe życie. Można przeżyć, czy człowiek może przeżyć, proszę Państwa, wybuch bomby atomowej, jeżeli się znajduje kilometr od miejsca, gdzie ona wybuchła. Normalnie jest to niemożliwe. Kei Nakazawa zrobił coś, co się z nim stało, że no, przeżył ten człowiek, gdzie widział inni ludzie, zostali po prostu wyparowani. Człowiek przeżył, napisał komiks. No nie jest on śmieszny, nie jest to bajka. Tak jest, można. Pan z kolei jest tak zwanym elementem napływowym na płaszczyźnie. Przybywa do nas częstochowy. Natomiast skądinąd wiem, że Dobrodziej w tej chwili stał się ten pana tą małą ojczyzną, którą jest pan bardzo, bardzo blisko związany. Działa tam pan na niwie kulturalnej, literackiej i tak dalej, tak dalej. Ale z kolei do Związku Literatów Polskich należy pan w Krakowie. To tak ja rozumiem, że dlaczego nie Opol, dlaczego Kraków? A no z tego względu, że no tak się zdarzyło, tak się losy potoczyły. To znaczy, dawien dawna no, jeździłem też na różne spotkania, warsztaty literackie i tak dalej. I tam spotkałem właśnie wspomnianego tutaj doktora Jacka Kajtocha z UJ-u. No i w ten sposób się to zaczęło. On napisał poskryptum do właśnie tej suki rzeczonej w podokrwi. Później
No i dlatego gram. A czy czuje się pan bardziej obecny w literaturze, w poezji na Polszczyźnie, czy właśnie tam? No chyba w Krakowie. W Krakowie. To może w takim razie z ostatniej książki Piękno, Droga i Czas. Te dwie pozycje są według mnie i Sukniaty i właśnie Nasz Siwy Lecz Świat i Piękno, Droga i Czas są najbardziej artystycznie dojrzałe. Jest we mnie. Są we mnie wędrują myśli przez wzgórza, morza i spokojny dom. Gdzieś z boku na zboczu pieniądz turla się w dolinę w nabrzmiałym brzuchu ziemi. Udaje, że toczy bój o sprawiedliwy podział, a to tylko zabawka w rękach ziemi. Dzień mija południu. Są we mnie wędrują myśli, że to możliwe. Za każdym rogiem na dotkanej ulicy nie czeka zło, złośliwe jak rak i najbardziej nieuleczalny przypadek zawiść. Jest we mnie zwykły raj, w którym wiem, jak się zachować, by nie spieszyć aniołów. Jest we mnie zwykły dzień. Nikomu nie obiecamy, że będzie dobry. Czy ja się czuję literatem? Tak, nie dowiedziałeś, bo się czujesz literatem. Ja powiem tak, że ja się czuję zawsze skrępowany, kiedy są takie pytania, dlatego że ja sobie mówię, że jestem autorem albo tekściarzem, nie mówię o sobie, że jestem poetą, chociaż wielokrotnie spotkałem się z takim przedstawianiem mnie. Ja zacząłem pisać bardzo późno, bo pierwszy tekst piosenki pokazałem mając 23 lata. To jest bardzo późno, bo myślę, że ludzie, którzy zaczynają pisać, to piszą od 15 roku życia, może i wcześniej. To wynikało z tego, że ja jestem fascynatem poezji i czytam poezję od 14, może 13 roku życia. Śpiewanie też zacząłem od śpiewania czyichś wierszy. W związku z tym no za dużą świadomość miałem, żeby mówić o sobie, że jestem poetą, jak śpiewałem wiersze Tadeusza Nowaka, czy Josifa Brodskiego. Czy no jakby, ja w ogóle miałem problem, jak już zacząłem pisać i pokazywać te swoje teksty, jak to zrobić recital, że co, że moje i Brodskiego i Barańczaka i tak trochę... No, miałem z tym kłopot. Ostatnie pytanie. Podobno jak zadawałem wszystkim panom, czy postrzegasz jakąś różnicę w postrzeganiu ciebie, czy dostrzegasz różnicę jako artysty, jako piosenkarza, czy też tekściarza w regionie opolskim, a poza nim? Ja sparafrazuję tekst piosenki Kaśki Nosowskiej, jednej z chyba z najzdolniejszych autorek muzyki popularnej. Ona napisała w jednej ze swoich piosenek za szczecińska dla Warszawy, za warszawska dla Szczecina. I ja czasami tak myślę o sobie, za opolski dla Warszawy, za warszawski dla Opola. Sobie poradzić z tyloma